Seweryn Lipoński, witam Państwa. Kampania wyborcza trwa w najlepsze, choć już wiemy, że nie będzie na przykład bezpośredniego starcia Jarosława Kaczyńskiego z Donaldem Tuskiem. Ale w cieniu rywalizacji tych dwóch największych obozów toczy się jeszcze inna gra. Gra pomiędzy nieco gorzej notowanymi komitetami o to, kto zajmie trzecie, czwarte, piąte miejsce w wyborach. Sondaże mówią jedno, politycy tych partii mówią drugie, a jakie jest naprawdę i jakie znaczenie będzie to miało w kontekście stworzenia bądź nieutworzenia przyszłego rządu. O tym dziś porozmawiamy z politykami tych właśnie ugrupowań. Zapraszam na gorący temat. Partia rządząca odsłania karty. Poznań pan minister Szymon Szynkowski-Welsenk. A przy okazji niespodziewany ruch samego prezesa. Ucieka z Warszawy. Lista numer 33 Kielce, Jarosław Kaczyński. Gdzie uciekasz, chłopie? I będzie miał zaskakujące towarzystwo. Wystawię na tej liście Romana Giertycha. Ale języczkiem uwagi może być coś jeszcze innego. O tym, co się wydarzy po wyborach, nie będzie decydowało to, kto będzie na pierwszym miejscu, jakby podium zwycięzców, tylko kto będzie na trzecim. A chętnych, by to wyborcze podium uzupełnić, nie brakuje. Chcemy przerwać wreszcie nareszcie ten duopol PO-PiS. Nie ma bezpiecznej Polski bez bezpiecznej Polki. Chcemy wprowadzić do Sejmu jak najwięcej osób, które się polityką do tej pory nie zajmowały. Słowo się rzekło, zatem przedstawiciele dzisiaj komitetów Konfederacji, Nowej Lewicy i Trzeciej Drogi, a konkretnie Polski 2050. Czyli po kolei Nowa Lewica to Katarzyna Uberhan, posłanka. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Z Trzeciej Drogi, a konkretnie z Polski 2050, pani Ewa Szedler. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu i dobry wieczór państwu. I z Konfederacji, związany z Ruchem Narodowym, Piotr Wawrzyniak. Dobry wieczór. Serdecznie. Takim politycznym newsem dzisiejszego dnia jest akurat nie coś związanego z państwa komitetami, tylko jednak to, że partia rządząca ogłosiła listy wyborcze, a właściwie nie listy. Na razie znamy nazwiska tak zwanych jedynek, liderów poszczególnych list. W Poznaniu minister Szymon Szynkowski-Welsenk. Zaskoczeni są państwo? Ja tak nieco. Zastanawiałam się właśnie, czy to będzie minister, czy to będzie pan, czy pani minister. Czyli posła Wróblewskiego od razu pani skreśliła z tej listy. Nie wiem, czy skreśliłam, ale tak poszłam tym ministerialnym tropem. Zastanawiam się, co z minister, z posłanką Emilewicz. Może trafi do Senatu. Jestem bardzo ciekawa. Na razie nie wiemy. Na razie znamy tylko nazwiska liderów list, chociaż wiemy, że pani Emilewicz bardzo zabiegała o to pierwsze miejsce. Bardzo też podkreślała, że swoją polityczną karierę wiąże z Poznaniem. No właśnie, co ciekawe, sami zainteresowani do końca chyba nie wiedzieli, gdzie będą. Na przykład w przypadku właśnie posłanki Emilewicz to będzie Poznań, a może Kraków. Już się niektórzy śmieją, że niektórzy zbierali nawet podpisy tam, gdzie nie kandydują ostatecznie i prowadzili kampanię. A państwo, się nastawiają na rywalizację z ministrem Szynkowskim? Ja powiem szczerze, ja bym się nastawiał na rywalizację z konkretną osobą, tak? Bo Prawo i Sprawiedliwość jest taką partią, gdzie wodzowsko rządzi Jarosław Kaczyński. Tak? Czy to byłby Szymon Szynkowski-Welsenk, czy pani Emilewicz, czy pan Wróblewski, to dla nas jest bez znaczenia. Tak? Czyli wyborcy PiSu i tak by zagłosowali na PiS? Nie, ja się nie skupiam na PiSie. My się skupiamy na sobie, na swoim programie. Chcemy siebie zaprezentować. Bardzo się skupiacie na PiSie. Ciągle mówicie, że PiS chcecie odsunąć od władzy, a właściwie ten duopol PiS-PO. Bo to jest nasz program. Często o nich mówicie. Bo to jest nasz program. Bo pan redaktor mi przerwał, właśnie chciałem powiedzieć, że my skupiamy się na swoim programie. Jak się okazuje, zresztą my jesteśmy ponad jedyną partią, która ten program ma, jak to o, ostatnio... O, przepraszam. Lewica już też ma na swoim. Może się pojawił, natomiast jak parę dni temu ONET weryfikował tego, oprócz Konfederacji, żadna partia tego programu nie miała. Zresztą sam Donald Tusk mówi, że po co program w sumie, tak? No sam się do tego przyznał, że to jest w sumie do niczego niepotrzebne. Na stronie Lewicy od dawna wisi program i zawsze jest dostępny. Trzeba jakieś uwagi do ONET-u zgłosić, że źle zweryfikowali. Ja sprawdzałem, potwierdzam, wisi i na stronie Lewicy, i na stronie Konfederacji, natomiast, bezpartyjni samorządowcy. Natomiast tak powiedziałem, chciałem wrócić do meritum sprawy. No my się nie skupiamy na tym, czy to będzie, kto będzie tą jedynką. My się skupiamy na sobie, my chcemy ludzi przekonać do siebie i skupić się na swoim programie. Nie działać w taki sposób, jak działa na przykład Platforma Obywatelska, która skupia się na tym, na jednym haśle, odsunąć Kaczyńskiego od władzy, nie mając żadnego programu. My chcemy pokazać, że jesteśmy realną alternatywą, że mamy program. I jesteśmy dobrą alternatywą, faktyczną alternatywą dla Polaków. Polska 2050 i cała Trzecia Droga też się nie skupia na PiSie?
Ja tu w odróżnieniu od przedmówcy chciałam powiedzieć, że ja bardzo cieszę się, że będę mogła właśnie powalczyć z panem Welsenkiem, z osobą, która nie przepracowała ani jednego dnia na wolnym rynku, która swoją karierę zawodową złączyła z polityką, będąc asystentem, później będąc radnym, będąc posłem. No jak widać, zrobił to skutecznie, doszedł do stanowiska ministra. Zrobił to skutecznie, oczywiście, ale uważam, że przyszedł czas, kiedy wiele grup społecznych oczekuje również innego głosu w parlamencie, głosu ludzi, którzy przychodzą z różnych przestrzeni. Jestem na przykład przedsiębiorczynią. Podejrzewam, że równie dobrze jak pan minister Welsenk znam język niemiecki. I akurat chciałabym być głosem przedsiębiorców takich, którzy przez ostatnie 30 lat tutaj na rynku wielkopolskim tworzyli swoje firmy, a ostatnio jest im po prostu bardzo ciężko. I uważam, że mój głos będzie w debacie z panem Welsenkiem, a po prostu wnoszący do debaty publicznej trochę więcej niż takie dzisiejsze spekulacje o tym, co my zrobimy, czy nie zrobimy. Także ja już się bardzo cieszę i czekam na ten moment. No dobrze, to o PiS-ie dzisiaj nie będziemy rozmawiać, przynajmniej nie tak dużo. Za to chciałbym wrócić do wypowiedzi, która już się tutaj w krótkiej formie pojawiła podczas tego materiału wprowadzającego. Tam pan prezydent, były prezydent Komorowski mówił, co, a właściwie kto zdecyduje o de facto wyniku tych wyborów, o ich efektach. Posłuchajmy teraz wypowiedzi prezydenta Komorowskiego w takiej dłuższej formie dla Radia Z. O tym, co się wydarzy po wyborach, nie będzie decydowało to, kto będzie na pierwszym miejscu, jakby podium zwycięzców, tylko kto będzie na trzecim. Bo wtedy będzie wiadomo, czy da się stworzyć większościową koalicję antypisowską, czy też nie. Więc każdy, który chce, aby nie tylko był sukces jednego dnia, kiedy ogłoszą wyniki wyborów, ale sukces w postaci zmiany rządu, no w zasadzie powinien oddać głos na którąś z tych partii spoza tej głębokiej polaryzacji. Prezydent Komorowski dodał jeszcze później, że rozważa głos na trzecią drogę. Co ciekawe, zrobił takie lokowanie produktu, czym zaskoczył pewnie niektórych swoich byłych partyjnych kolegów. Dobrze, ale tutaj nie skupiając się już na prezydencie Komorowskim, ja państwa zapytam. Wyobraźmy sobie, państwa ugrupowanie zajmuje faktycznie to trzecie miejsce za PiS-em, za Koalicją Obywatelską, bo tak na razie wskazują sondaże, że jednak oni będą niedoścignieni. Zajmujecie to trzecie miejsce i co potem? Jeśli chodzi o Konfederację, no myśmy już wielokrotnie o tym mówili, że idziecie wywrócić stolik, że ani będzie, z jednymi, ani z drugimi. Nie tak? Będzie koalicji ani z PiS-em, ani z Platformą. Jest to po prostu niemożliwe, nie ma takiej możliwości. Czyli żaden rząd nie powstanie. Trudno. Będzie rząd mniejszościowy w takim razie. No, kto jak kto, ale wy chyba nie dążycie do anarchii. Nie, natomiast my nie chcemy wchodzić w żadne układy popisowskie z tego względu, że my chcemy zmienić ten układ. Tak? I też chciałem się tutaj właśnie też odnieść do tego, co mówiła moja przedmówczyni w kontekście trzeciej drogi. No, dla nas trzecia droga to nie jest żadna alternatywa z tego względu, że tak naprawdę no, to jest Polskie Stronnictwo Ludowe, które rządzi w różnych układach Polską od samego początku. Najpierw z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, ostatnie 8 lat z Platformą. Pamiętam, w jakiej atmosferze kończyły się tamte rządy. No i teraz zmiana szyldu jeszcze, gdzie przy poprzednich wyborach był jeszcze tak, inny był jeszcze Koalicja 15, Polska, do tego jeszcze sobie teraz wrócimy. Trzecia droga, no państwo zmieniają tylko szyldy i twierdzą, że teraz są jakąś nową alternatywą. To jest nieprawda. No, zresztą patrzymy na skład poselski na dzień dzisiejszy trzeciej drogi, no przecież tam są wszyscy z Platformy Obywatelskiej. Pani Joanna Mucha, pani Paulina Henning-Kloska, pan Jacek Tomcza, który startuje z Poznania, to wieloletni działacz PiSu, Platformy. Także no o czym tu mówimy? To nie jest żadna trzecia nowa droga. To jest ta sama droga, która jest od 30 lat. Tak? Jedyną realną, nową drogą, realną alternatywą, czymś nową dla Polaków jest tylko i wyłącznie Konfederacja. Ale wy zdajecie sobie sprawę, że nie ugracie tych 40 pewnie procent. Oczywiście, że zdajemy sobie sprawę, natomiast pozwalałyby tworzyć samodzielny rząd. Natomiast to nie chodzi o jakieś krótkotrwałe, krótkoterminowe rozwiązania. My mamy cierpliwość, mamy czas, chcemy doprowadzić do tego. Czyli będziecie ten stolik wywracać tak długo, aż wszyscy zagłosują na was? Być może tak. Natomiast my nie chcemy przechodzić w żadne układy z tego względu, że my nie widzimy żadnych punktów
wytycznych wspólnych w programie PiS-u i Platformy z naszym programem. Znaczy w Platformie trudno w ogóle powiedzieć, bo tam w ogóle programu nie ma, tak? Natomiast z wypowiedzi, które są Donalda Tuska, tam nie ma po prostu punktów stycznych. No. Żeby z kimś wejść w koalicję, trzeba mieć wspólny mianownik. My tego wspólnego mianownika ani w PiS-ie, ani w Platformie nie widzimy po prostu. No dobra, to co do Konfederacji mamy już pewność, a państwa ugrupowania? Znaczy, ja uważam, co zrobicie po wyborach? Jako Lewica chcę powiedzieć, że dla nas Konfederacja jest nawet większy, jest równie złym wyborem jak Prawo i Sprawiedliwość. I mówimy otwarcie, że idziemy po zwycięstwo, idziemy po wygraną. Idziemy każdy po to, tak mówi, a później idziemy jest to, po co to jest. By wygrać z PiS-em i z Konfederacją właśnie. I też jako Lewica nie widzimy tam niestety żadnych nowych wartości. Raczej przebrzmiewają lata 20 ubiegłego wieku. No także, dobra, a wracając do was, wracając do tworzenia rządu, to też jako Lewica, jako jedyne ugrupowanie, jasno i otwarcie mówimy, że jeżeli w przyszłym rządzie miałaby się znaleźć Konfederacja, to nas tam nie będzie. Bo chciałam zauważyć, że inne ugrupowania opozycyjne się od tego nie odżegnują. Na razie odżegnuje się sama Konfederacja. No zobaczymy, jak to będzie po wyborach. Czyli rząd z każdym, byle nie z PiS-em i z Konfederacją. Dokładnie tak. A trzecia droga? Odżegnujecie się też od Konfederacji, czy jednak bierzecie pod uwagę taką możliwość, że gdyby te głosy miały przeważyć, to coś z Konfederacją można spróbować? Znaczy, padło tu bardzo dużo słów i ja chciałabym się odnieść. Przede wszystkim chciałabym się odnieść do wielu nieprawdziwych słów, które tutaj usłyszałam od mojego przedmówcy. Z tego powodu, że wrzucił całą Polskę 2050 do jakiegoś takiego wspólnego worka z PSL-em, bądź też z dużą grupą posłów, które do nas przyszły. Ja startujecie z jednej listy. Tak, startujemy z jednej listy, ale my żeśmy absolutnie nie weszli do jednej wspólnej partii. Zaraz będę o tym proszę ale mi komitet powiedzieć. Macie wspólny. Komitet mamy wspólny, ale proszę mi nie przeszkadzać. Punkt pierwszy. Polska 2050 jeszcze nigdy nie stawała do wyborów, więc jeszcze nie ma żadnego de facto naszego posła. Są posłowie, do których przemówiła idea, która się pojawiła po wyborach prezydenckich, tak jak do mnie na przykład. I z tego powodu też paru posłów do nas dołączyło i z tego powodu mamy jakąś reprezentację, na szczęście, przez te 3 lata. Anna Gil-Piątek zdążyła nawet odejść od was. Tak, zdążyła odejść. Każdy ma też wolną wolę. Te rzeczy się wszędzie zdarzają. Mam nadzieję, że u nas będą się zdarzały jak najmniej z tego powodu, że my przez 3 lata ciężkiej pracy, bez żadnej subwencji, i to powinni wszyscy nasi telewidzowie też wiedzieć, że my jesteśmy jedyną partią, która nie ma żadnej subwencji, gdzie Platforma ma 17 milionów na rok, PiS ma ze 23 miliony na rok, a nasi ludzie pracują 3 lata bez niczego. To będzie dla nas zdaje się, że Kukiz 15 też chyba nie ma. Ogromne. Nie będę w szczegóły nie wchodzimy tutaj w szczegóły, naprawdę ale dobrze, akurat w tym prowadzie dzisiaj się nie przygotowałam. Sytuację. Natomiast chciałabym jeszcze powiedzieć, że postawa tutaj Konfederacji, którą zaprezentował mój przedmówca, to jest po prostu stanie z boku i nie branie odpowiedzialności za to, co będzie z naszym krajem. Przecież my nie możemy podchodzić do wyborów i uważać, że my nie będziemy podejmować tych wyzwań, które niestety de facto Polacy na swoich barkach muszą nosić. I my mamy drożyznę, mamy inflację, mamy kłopoty w służbie zdrowia, w edukacji. Ktoś musi niestety ten cały bałagan i te wyzwania na siebie wziąć. Żeśmy zawsze podkreślali, że zawsze jesteśmy w stanie się dogadać z partiami partiami demokratycznymi, które szanują praworządność. Z kim? I już pokazaliśmy, że potrafimy się dogadywać właśnie wstępując w tę koalicję z PSL-em. No a teraz się oburzacie, że ktoś wam zarzuca współpracę z PSL-em. Ale współpracować musimy demokratycznie albo wywracać stolik. Więc jeżeli nasi wyborcy zdecydują, czy chcą chaosu, czy chcą stabilizacji i spojrzenia ku przeszłości. Ja chcę przyszłości i dla niej pracować. Dobrze, padło tu nazwisko Jacka Tomczaka. Dodajmy dla naszych widzów, którzy nie muszą być tak w szczegółach zorientowani, to jest numer 2, jeśli się nie mylę, na poznańskiej liście trzeciej drogi, czyli wspólnego komitetu Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Czy jest pani przekonana do osoby Jacka Tomczaka? Proszę pana, ja jestem przekonana do tego, że chcę walczyć. Chcę zawalczyć tak,
żeby uzyskać mandat zaufania od poznaniaków i poznanianek. Ja nie będę się wypowiadała na temat pana Jacka Tomczaka, pewnie też będzie kolega padł z listy. Ale mam nadzieję, że po prostu zdobędę zaufanie poznaniaków jako ta osoba z zewnątrz, ta osoba, która ma doświadczenia przedsiębiorczyni, 30 lat pracująca dla Wielkopolski i dla Poznania. W związku z powyższym stanę na tej, stoję na A chciałaby pani, żeby poseł Tomczak był posłem czy nie? Proszę pana, ja się nie zastanawiam. Nigdy nie uczestniczyłam w kampanii. Jest to dla mnie pierwsza kampania. Naprawdę fokusuję się na mojej pracy, bo jest to dla mnie nowe. Nie mam tego doświadczenia, co inni posłowie, ale chcę tym bardziej zrobić tą robotę po prostu dobrze. Fokusuję się właśnie na kampanii, na poznaniakach, na wyzwaniach przyszłości, a nie przeszłości. I mam nadzieję, że będzie to docenione. No dobrze, ja mimo wszystko podrążę jeszcze przez chwilę i teraz się zachowam trochę jak Roman Giertych kiedyś w Sejmie. O Romanie Giertychu też sobie zaraz porozmawiamy, ale ja tutaj mam głosowanie. Głosowanie jedno, głosowanie drugie. Jak poseł Tomczak głosował na przykład w sprawie wyboru posła Bartłomieja Wróblewskiego na Rzecznika Praw Obywatelskich. Głośna sprawa sprzed 2,5 roku. Cały klub Koalicji Polskiej głosował przeciwko tej kandydaturze, poza jednym posłem, który nie głosował w ogóle, a jeden poseł wstrzymał się i był to właśnie poseł Tomczak, czyli nie poparł, ale też nie był przeciwny kandydaturze posła Wróblewskiego. Inne głosowanie. Głosowanie pół roku później nad projektem, nad dopuszczeniem do dalszych prac projektu Stop LGBT. Tego, który miał de facto zakazać marszów równości. Cały klub Koalicji Polskiej, prawie cały klub Koalicji Polskiej głosuje tutaj za odrzuceniem tego projektu. Natomiast jedna tylko osoba jest przeciwna. Jest to kto? Jacek Tomczak, czyli de facto poparł przekazanie tego projektu do dalszych prac. Jak pani to skomentuje? Bo mieliście wprowadzić nową jakość do polityki. Myślę, że akurat zakazywanie marszów równości jest czymś, co niekoniecznie jest tutaj zgodne z waszą linią programową. No a jednak macie taką osobę na liście na drugiej pozycji wysokiej. Proszę pana, podkreślam, że my nie jesteśmy jedną partią. Dogadaliśmy się do komitetem. Tak, ale dogadaliśmy się do trzech punktów, które zrealizujemy przez pierwsze 100 dni, o ile będzie nam dane wejść do rządu, na co liczę, i kolejnych trzech punktów, które zrobimy później. Po prostu porozumieliśmy się do tego, gdzie jest nam bliżej, a gdzie jest nam dalej. I w wielu przestrzeniach jest nam dalej, tak jak mi osobiście, do pana Tomczaka. On jest przeciwny Marszowi Równości. Ja na tym Marszu Równości byłam, więc to wyborcy niech zdecydują. My jesteśmy naprawdę dwoma różnymi ugrupowaniami, a idziemy do wyborów po to, że zarówno naszej partii, Polsce 2050, jak i PSL-owi zależy na tym, żeby odsunąć PiS od władzy, ponieważ PiS i Zjednoczona Prawica psują nam demokrację. No dobrze, nie mamy tutaj posła Tomczaka, a myślę, że też w kampanii będzie okazja, żeby się i on odniósł do tych zarzutów, bo dosyć kontrowersyjna się zrobiła atmosfera wokół jego startu. Znaczy, ale chciałbym zauważyć, przypomnieć, że był kiedyś członkiem Prawa i Sprawiedliwości, startował z tamtych to list. Prawda, nawet więc był kandydatem na prezydenta może Poznania. To tłumaczy w Platformie, zdaje się, nie był, bo nie wstąpił do partii, ale był w klubie. Ale już właśnie zostawmy posła Tomczaka. Ja chciałbym zauważyć, że z bardzo różnych środowisk posłowie, nawet nie tylko głosowali czasami tak jak PiS, ale wręcz otwarcie wspierali obóz rządzący. Pokażemy to teraz państwu na specjalnie przygotowanej planszy. To są posłowie, pewnie nie wszyscy, ale niektórzy, którzy w mijającej kadencji, no właśnie, głosowali od pewnego momentu tak jak partia rządząca, mniej czy bardziej otwarcie ją wspierali. I tutaj są z bardzo różnych środowisk. Akurat tutaj króluje ten sojusz wspomniany Polskie Stronnictwo Ludowe Kukiz 15, który wprowadził de facto do Sejmu takie osoby jak pan poseł Mejza, Paweł Kukiz też startował z tego komitetu. Dziś już wiemy, że będzie jedynką PiSu w jednym z okręgów. Ale był też na przykład Zbigniew Ajchler, który wszedł z Platformy Obywatelskiej, z Koalicji Obywatelskiej de facto. No i a propos lewicy, też tutaj kamyczek do waszego ogródka, tak. Pani posłanka Monika Pawłowska, zapewne doskonale pani znana, też zaczęła od pewnego momentu wspierać obóz rządzący, wykonała taką dosyć dziwną woltę. Moje pytanie jest następujące. Czy lewica jest pewna ludzi, których macie na listach w kontekście właśnie tego, co się wydarzyło z posłanką Pawłowską? Czy tutaj to taki wyjątek, powiedziałabym,
zdarzają się potknięcia przy pracy każdemu. One mogą się bardzo liczyć, jeśli to będzie większość 231, 232 to jest, głosy. To, i tutaj Monika Pawłowska bardzo szybko zresztą, stosunkowo szybko na początku kadencji zmieniła ugrupowanie i klub. No i taką wybrała drogę ku, myślę, dużemu zaskoczeniu nas wszystkich. Ale jeżeli spojrzymy na to, kto startuje w tej chwili z naszych list, no to w dużej mierze to są jeszcze sprawdzone osoby. To są... no tak, w czyli w jakiej? To 70, 80, 90%? Na tych miejscach pierwszych liderami i liderkami list są głównie posłowie i posłanki, którzy są przez całą tą kadencję i wiele czasu wcześniej są z nami, byli z nami i myślę, że z nami będą. Także tutaj ja tych wątpliwości o jakieś ruszady nie mam. Na dalszych miejscach tak, no są też nowe osoby, które... Sprawdzone? Jeżeli chodzi o poznańską listę, to na pewno. To znaczy tutaj nie mam wątpliwości. Czyli za pozostałe pani nie ręczy. Bo nie analizowałam tak szczegółowo, mówiąc szczerze. Mamy osoby z różnych środowisk. Mamy aktywistów, aktywistki. Mamy przecież osoby z KOD-u, z Obywateli RP. Ale myślę, że to są tak zdeklarowane, antypisowe organizacje. Pani posłanka Pawłowska też była bardzo zdeklarowana. Ale już dobrze, zostawmy to i przejdźmy do Konfederacji. Akurat trzeba przyznać, że na tej liście nikogo z Konfederacji nie było. Tam wasz klub miał w Sejmie większe czy mniejsze przygody, ale żaden, jeśli się nie mylę, jeśli kogoś nie pominąłem, żaden z waszych posłów tak ostentacyjnie nie zaczął wspierać nagle obozu rządzącego. Z drugiej strony są podejrzenia, że wy wejdziecie mimo wszystko w jakąś kooperację z PiS-em i w sprawach chociażby światopoglądowych. Będziecie ten rząd mniejszościowy, jakby na przykład powstał, wspierać. Tak będzie? Jeszcze raz powtarzam, bo tutaj jak mantra jest to powtarzane, nie będzie żadnej koalicji z PiS-em. Ja nie pytam o koalicję, tylko o wsparcie w konkretnych sprawach. Jeżeli to będą rzeczy, które będą zgodne z naszym programem lub to będą nasze projekty ustaw, bo raczej z całą pewnością wprowadzimy więcej niż 15 posłów do Sejmu, czyli w tym momencie pojawi się z naszej strony inicjatywa ustawodawcza i my będziemy zasypywać Sejm naszymi projektami ustaw. Tak? Jeżeli znajdziemy poparcie dla nich, tak, lub jeżeli ktokolwiek, czy Trzecia Droga, czy nawet Lewica, co akurat tutaj mniejsze szanse są na to, wystąpi z jakimś projektem, który będzie zgodny z naszym programem, z naszymi oczekiwaniami, to my go poprzemy. Tak? My nie będziemy opozycją totalną, tylko będziemy opozycją konstruktywną. Tak zamierzamy działać. Tak? Chciałbym zobaczyć Konfederację popierającą projekt Lewicy. Jakiś zobaczymy, czy to się stanie. Natomiast dlatego powiedziałem, że to akurat może mniej możliwe. Natomiast jeżeli chodzi o... Zdarzyło wam się poprzeć naszą poprawkę. O proszę, czyli jednak precedens. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie światopoglądu, to w naszej ocenie PiS nie jest partią prawicową i nie jest de facto, nie realizuje programu prawicowego, jeśli chodzi o kwestie światopoglądowe. Za mało są radykalni dla was. Nie. Z tego względu, że PiS mówi jedno, a robi co innego. Tak? Oni się tylko lansują na takich, natomiast w rzeczywistości takimi nie są. Tak? To jest partia, która... Ale na przykład ustawę antyaborcyjną zaostrzyli. De facto zrobił to Trybunał Konstytucyjny, ale wiemy, że on jest upolityczniony. No tak, ale ileś projektów obywatelskich w zakresie ochrony życia poczętego, PiS albo wsadził do zamrażarki. Gdyby miała być liberalizacja tych przepisów, to zagłosujecie razem z PiS-em przeciwko liberalizacji? Proszę pana, myśmy już wielokrotnie się na ten temat wypowiadali. Dla nas bliskie są wartości chrześcijańskie. Osobiście jestem katolikiem. W jaki sposób mógłbym pan na to pytanie odpowiedzieć? No pytanie są oczywiste. Nie zagłosujecie przeciwko liberalizacji? Oczywiście, że tak. Ostatnio też pani Ania Bryłka... Są takie sprawy, w których PiS wesprzecie. Tylko ja nie sądzę, żeby PiS wyszło z taką inicjatywą. Bo jeszcze raz powtarzam, PiS mówi jedno, a robi drugie, tak? No dobrze, skoro dojechaliśmy sobie do tematu aborcji, to musi się tutaj pojawić nazwisko Romana Giertycha, wspomniane już zresztą. Na sam koniec programu o niego chciałbym zapytać. Bardzo dużo emocji wzbudziło to, że on będzie kandydował z ostatniego miejsca, z 32, jak się dowiadujemy, w Świętokrzyskiem. I po tej całej dyskusji Roman Giertych sam postanowił się wytłumaczyć właśnie chociażby z zarzutów dotyczących jego poglądów w sprawie aborcji. Pokażemy teraz państwu fragmenty tweeta, wpisu na Twitterze. Teraz już pod nazwą X jest ten portal, jaki Roman Giertych zamieścił i tam padają takie fragmenty. Uważam aborcję za coś złego, choć czasem dopuszczalnego, na przykład w stanie wyższej konieczności.
Te wybory jednak nie dotyczą usuwania ciąży, tylko dotyczą usuwania grupy łamiących konstytucję złodziei od władzy. I zadeklarował, że po wyborach, jeśli zostanie wybrany, to będzie lojalnym i przestrzegającym dyscypliny członkiem klubu, bo polityka to gra zespołowa. Dodam krótko, bo ja widziałem też wczoraj jeszcze inny wpis Romana Giertycha, który się po prostu wczoraj totalnie kompletnie ośmieszył, tak? Bo on na pytanie, co w przypadku aborcji, wiadomo, Donald Tusk przecież wyraźnie powiedział, że będą dopuszczeni na listę tylko osoby, które będą za legalną aborcją bezwarunkową do 12 tygodnia życia, tak? I padło to pytanie do Romana Giertycha, gdzie widziałem bodajże na Onecie czytał, on powiedział, że swoich poglądów co do aborcji nie zmieni, natomiast prędzej wystąpi z Sejmu niż złamie dyscyplinę partyjną. No to mi się to sprzeciwia. No. Będzie wierny dyscyplinie partyjnej, a z drugiej strony twierdzi, że nie zmieni poglądów. No to jeżeli Platforma wystąpi z projektem... A wierzy pan bardziej Platformie czy Giertychowi? Ja nie wierzę nikomu z nich. Okej. Okay. A państwo, jak państwo postrzegają start Romana Giertycha i to, że Koalicja Obywatelska po tygodniach przepychanek w sprawie Senatu głównie wzięła go jednak na listę? To jest... Dla mnie osobiście było to jednak zaskoczenie. Przy pakcie senackim to był taki gorący kartofel, którego nikt nie chciał wystawić. Nie chciał go tykać, właściwie zgłosić i formalnie. Tak, padały różne głosy, również ze strony trzeciej drogi, że jest zgłoszony, potem jednak, że nie jest zgłoszony. I znowu Lewica jako jedyne ugrupowanie stanowczo się sprzeciwiało jednak wystawianiu tego kandydatu. Wy chyba powinniście odetchnąć z ulgą, że Roman Giertych do Sejmu startuje, bo zdaje się, że chciałby startować przeciwko Magdalenie Biejat w Warszawie, do Senatu. Pozbawiłby was pewnego parlamentarzysty. O, ja myślę, że tutaj Magdalena Biejat sobie by bardzo dobrze poradziła. Temat, tak? Tak, oczywiście, że poradziłaby sobie w tej konkurencji i w sumie może szkoda, że tego nie mamy się okazji o tym przekonać. No, zakładam, że wtedy oczywiście Giertych startowałby jako niezależny kandydat, bo Magdalena Biejat jest kandydatką paktu senackiego. Nikt nie chciał poprzeć paktu senackiego. Tak, również Polska 2050, mimo że gdzieś tam niby go proponowała, to jednak tak otwarcie nie chcieliście go poprzeć, a teraz odnajduje się pan Giertych na listach Koalicji Obywatelskiej. Króciutko bym prosił parę słów komentarza. Króciutko, uważam, że bardzo dobrze. Jeśli będzie w tym samym okręgu, co pan Jarosław Kaczyński, już wiemy, to że uważam, będzie. Że świetny jest to wybór, dlatego że współpracowali z sobą, znają się dobrze. Nikt tak bardziej nie ujawni różnych kwestii dotyczących pana Jarosława Kaczyńskiego i na pewno odbierze mu sporo głosów. A nie przeszkadza pani to, że Roman Giertych prezentował takie, a nie inne poglądy kilkanaście lat temu? Był wicepremierem w rządzie Kaczyńskiego. Szefem Ligi Polskich Rodzin. Czy mi to przeszkadza? To już zupełnie inny temat. Jest pan zadał pytanie dotyczące właśnie kwestii startowania jego na liście. Teraz dopytuję. Jeśli chodzi o taką radykalną zmianę poglądów, to ja osobiście jestem dość sceptyczna, żeby wierzyć. Czyli nie do końca pani wierzy, że zmienił poglądy. Ale przecież to nie o moją wiarę chodzi, prawda? Rzeczywistość później pokaże, jak pan Giertych się zachowa. Ja podkreślam, że akurat jeśli chodzi o kwestie światopoglądowe, to w naszej partii nie będzie dyscypliny, jeśli chodzi o właśnie... Pytanie, czy w waszej partii, czy w waszym klubie, ale to moglibyśmy tak drążyć. Skończył nam się czas, więc będziemy musieli kończyć program, ale do tej dyskusji jeszcze pewnie nieraz wrócimy. Katarzyna Uberhan, Nowa Lewica. Dziękuję. Ewa Szedler, Polska 2050, Trzecia Droga, tak? Podkreślają państwo tę nazwę komitetu, żeby zapadła w pamięć wyborcom. I Piotr Wawrzyniak, Konfederacja. Dziękuję bardzo. Bardzo państwu dziękuję za rozmowę, a państwu przed telewizorami dziękuję oczywiście za uwagę. I już teraz zapraszam na kolejny gorący temat. Za dwa tygodnie się widzimy w czwartek wieczorem, a więc do zobaczenia. Okej. Już po wszystkim.